jasno powiedzianego w przepisach, jak mamy się zachować, jest dowolność, więc dla dużego pojazdu przed, dla małego pojazdu za pachołkiem skręcamy. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Teraz, jeżeli nie będzie polecenia, jedziemy gdzie? Na wprost, jeżeli jest to możliwe. Na wprost. Proszę zrobić zbliżenie. Tam za skrzyżowaniem jest taki znak. Widzimy go? Co ten znak oznacza, proszę pana? Ograniczenie 2,5 tony dla pojazdów ciężarowych. Dla pojazdów ciężarowych oraz? Ciągników rolniczych. Ciągników samochodowych, czyli ciągników siodłowych oraz balastowych dla pojazdów specjalnych oraz używanych do celów specjalnych powyżej 2,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej oraz ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Ale w tej grupie nie ma autobusów, czyli my możemy sobie wjeżdżać. I tu na egzaminie czasem jest jasne. Wszędzie, gdzie na znaku jest sylwetka pojazdu ciężarowego, odnosi się to do tej grupy pojazdów, czyli pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony DMC, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i do używanych do celów specjalnych powyżej 3,5 tony DMC, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Po skręcie w lewo zawrócimy na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. I mamy tutaj strzałkę warunkową, z tym, że w momencie, kiedy zapali się ta strzałka warunkowa, piesi będą mieli otwarty ruch. I to, że mamy strzałkę warunkową, nie upoważni nas to do wjechania, jeżeli tu będą przechodzić piesi.
o tym trzeba pamiętać, bo dość często na egzaminie jest tak, że ten, który zdaje, jest tak skupiony na tej strzałce, że jak już zobaczy ją zieloną, uważa to za dopust Boży i bezwzględne zezwolenie na jazdę, nie bacząc na tym, że tutaj piesi chcą przejść. Ale jeżeli popatrzymy tam sobie dalej, widzimy, że prawy pas się kończy, więc skręcając w prawo od razu sobie pojedziemy na lewy pas, żeby później nie dokładać jeszcze jednego manewru. A czasu mamy tyle, że możemy sobie spokojnie obserwować. Strzałka jest, zatrzymanie było, pieszych nie ma. No, zglądamy się, nikomu nie wadzimy i wjeżdżamy sobie na lewy pas.